tutaj powstają samochody dla dwukrotnego mistrza świata Massimo Biasoa i jego partnera François Delecoura. W zakończonym właśnie rajdzie RAC Lombard po raz ostatni startowali w modelu Sierra. W tej chwili w Borem przygotowuje się już najnowsze Fordy Escorty Cosworth. Bublewicz też chce jeździć takim samochodem. Chce bronić rezultatów osiągniętych w tym roku. Tytułu mistrza Polski, wicemistrza Europy. Do tego potrzebny jest nowy samochód. Tak więc zaproszenie do siedziby Ford Motorsport nadeszło w porę. Colin Dobinson, szef Ford Motorsport, zapewnił, że Bublewicz otrzyma w przyszłym roku taki samochód i jazdy próbne. Borem usytuowane jest tuż obok lotniska armii amerykańskiej z czasów II wojny światowej. W tej chwili z jego płyty korzysta dział sportu Forda. Umożliwiono Bublewiczowi jazdę najnowszym samochodem tej firmy. W roli pilota zasiadł kierowca testowy, były mistrz w rallycrossach John Taylor. Trudno było w pełni ocenić walory tego samochodu. Prowadzi się z całą pewnością znakomicie. O wiele krótsze, kompaktowe nadwozie w porównaniu z Sierrą. Wiele elementów podobnych do znanego dobrze i w Polsce samochodu. Części zawieszenia, silnik, ale zupełnie inna skrzynia biegów. O aż 7 przełożeniach. Egzemplarz, którym jeździł Bublewicz na lotnisku w Borem, nie był w pełni A-grupowym samochodem. Ale nawet krótkie jazdy właśnie tym eskortem pozwoliły ocenić jego walory.